Kowiecy kwadrans, Jana Maścicka. Dziś moim gości z studiu jest Piotr i Adam, a tematyką naszej audycji będzie męskie zaloty i jak je rozróżniać. Jak rozróżniać prawdziwe intencje skryte za nimi. Na popro początek poproszę Was, żeby się przedstawili, naszym gość. Cześć, jestem Adam. <śmiech> <śmiech> I no i co, jest tutaj? Chodzę na, do uczelni Kolegium Civitas. Studiuję po angielsku, więc przepraszam, jeżeli mam jakieś tutaj polskie jąkania się albo nie umiem się wypowiedzieć. Ale, ale będę starał się przekazywać jak naj, takie właśnie najlepsze informacje i najbardziej, w najbardziej klarowny sposób. A więc tak, ja mam na imię Piotrek, już wspomniałaś, w ogóle dziękuję za zaproszenie. Czujemy się po prostu, to jest zaszczytne, że uznajesz nas za ekspertów w sprawach, w sprawach uczuciowych, na, na który męsko temat będziemy dzisiaj, męsko-damskich, na który temat dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja również jestem studentem kolegium Civitas. Um, co mogę jeszcze więcej się, bo, o, o sobie powiedzieć? Dużo podróżowałem, więc mogę też do tego dzisiaj może troszeczkę nawiązać. Mam nadzieję, że audycja będzie się podobać. Mm -hmm. Okej, okay. czyli tak. Najpierw set the scene, czyli powiedzmy sobie: dzisiaj są walentynki. Nie wiem, czy Wy tak samo jak ja zauważyliście, że na przestrzeni ostatnich powiedzmy trzech lat spędzanie walentynek zmieniło się o 100%. Że na przykład po witrynach sklepów widać, że ludzie coraz bardziej inwestują w to święto i starają się znaleźć na nie czas i pamiętać o nim. Znaczy, ja Ci powiem w taki sposób, jeżeli mogę zacząć. E, ja Ci powiem w taki sposób, że dla mnie większość właśnie takich rzeczy została w te, pewien sposób. E, stała się pewną rutyną. Mm -hmm. Nie jest już to prawdziwym, można nie jest to pra taką prawdziwą, szczerą inwestycją swojego czasu, swoich uczuć w daną rzecz, tylko to się stało po prostu na takiej rzeczy, że o, są walentynki, no to muszę dla zasady założyć coś tam czerwonego, nie wiem, muszę kupić jakieś serce, jakieś kwiaty, dla, po prostu dla zasady, tak? Bo, mm -hmm. bo takie zostało przyjęte to, że trzeba to robić, a jeżeli się tego nie robi, to to wygląda jako jakaś obraza i w ogóle to nie jest już jakby nie jesteś trendy, nie jesteś fajny, że tego nie robisz, i to jest po prostu dla mnie, to się stało tak na pokaz po prostu. To znaczy, wydaje mi się, że ta dywersyfikacja, którą ty, do której ty nawiązałaś na przestrzeni tych trzech lat, wydaje mi się, że to pokazuje, jak yy, święta, które tak naprawdę nie są świętami, które należą do nas, Zostały już tak bardzo zaimplikowane w nasze społeczeństwo, że po prostu już to są dla nas takie klasyczne święta, które trzeba obchodzić. I wydaje mi się, że właśnie na przestrzeni tych trzech lat to się zmieniło, ponieważ kiedyś te walentynki nie były postrzegane jako rzeczywiście takie święto, której każdy mm -hmm. świętuje i widać te pary chodzące na ulicach ludzi z różami. Aczkolwiek teraz wydaje mi się, że też jest na to większa potrzeba i również wydaje mi się, że to popkultura też du tak. dużą, dużą rolę w tym odegrała. Jakiś, wiesz, coraz więcej widać filmów nawiązujących do, tych tema do tej mm. tematyki. E, mamy różne filmy y, Listy do M i tym podobne, mm. tego podobnego formatu, które właśnie wychodzą właśnie w tych datach. Jak mamy święta, są zawsze jakieś z tematyką mm. świąteczną o miłości i również to ta Planeta singli na pewno. Tak, tak planeta 100%, singli. A, tak, Na pierwsze właśnie przyszła też walentynki. Jeśli chodzi właśnie o te wszystkie. Mm, Sposoby spędzania tych walentynek, według mnie one też sprawiły, że większość osób, które są samotne w ten dzień, czują, odczuwają większą presję też bycia z kimś tego dnia. I bądźmy szczerzy, teraz kiedy internet tak się rozwinął, mamy te wszystkie aplikacje randkowe, etc., czy zauważyliście taką presję, że ludzie w ten dzień, ci samotni, z większą jak gdyby chęcią i potrzebą szukają partnera na ten dzień? Znaczy to, wiesz co, to też zależy jakiego kalibru są te osoby, bo jeżeli to jest osoba, mm. można powiedzieć, o bardzo takim w sensie, o takiej, którą bardzo łatwo można rozdrażnić, czy, czy bardzo bardzo szczerze podchodzi do tego całego, do takiego właśnie rodzaju świąt i to można powiedzieć na na, 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 na każdych quasi świętach, jak Piotr, powiedział, że nawet mamy Halloween, mimo że my tego w ogóle nie świętujemy, to zostało właśnie mm -hmm. takie zamerykanizowane, to ludzie właśnie o takich Płytszych, e, takich, o takiej płytszej skorupie emocjonalnej, można powiedzieć, że naprawdę to do nich dochodzi i, i, i nie powinno. Natomiast jeżeli ja znam bardzo dużo osób, ale to nie będę mówił, że tak jest jako reguła, tylko po prostu z osobi, właśnie z doświadczeń osobistych, powiem, mm. że niektórzy po prostu traktują to jako zwyczajny dzień, jako następny dzień. Mm. E, I to dla niektórych to może być naprawdę coś poważnego. Nie powinno to być, bo bo jeżeli osoba jest samotna, no to to no, niekoniecznie powiem tak, że walentynki nie są dniem tylko dla par. To jest Dzień dla każdego, gdzie jest napisane, że walentynki tylko można świętować za pomocą. Y, tylko można świętować, jeżeli się ma drugą czy, część. Wiesz, walentynki to nie jest. Y, mówi się, że święto zakochanych, ale wydaje mi się, bym to rozszerzył jako święto miłości, tak? Dokładnie, to, to jest ja się takie, z tym zgadzam. Takie wiesz, święto po prostu. No co, Masz przyjaciół, których na przykład masz wokół siebie, których kochasz i możesz z nimi również spędzić. Fajny wieczór i fajnym pretekstem do spędzenia tego wieczoru mogą być właśnie walentynki. Ale ja chciałem się jeszcze odnieść do Twojego właśnie tutaj pytania. Eee, wiesz co, wydaje mi się na temat tej samotności? Eee, znów nawiążę do takiego trendu oglądania tych takich par celebrytów. Gdzie widzimy ich tylko życie jak je, tak, jako takie perfekcyjne, prawda? Tylko, na podstawie zdjęć. Tak, tak, na podstawie zdjęć, na podstawie tego, co oni publikują w social mediach. I przez to też zaczyna się troszeczkę zmieniać postrzeganie tego, czym tak naprawdę jest związek, bo ludzie za bardzo idealizują w ogóle formę związku, tak? Patrzą na to pod, z perspektywy innych ludzi, że jeśli on tak ma, to dlaczego ja tak nie mam? A tak naprawdę, ja mówię, trzeba patrzeć przez to takie swoje szkiełko, przez ten swój pryzmat. Z odrobiną dozy racjonalności, pa, przeglądając tego całego Instagrama i inne social media e, w przypadku samotności. Ja na przykład jestem sam i wydaje mi się, że walentynki w ogóle nie wpływają na mnie depresyjnie. Często o tym żartuję, ale to nie jest też forma wyparcia, tylko no, po prostu no, spo, spędzę sobie czas ze swoimi wspaniałymi znajomymi. Tak, właśnie. Te walentynki, to ogólnie okazywanie miłości powinno się ograniczać do kwiatów, puszaków i et cetera. Właśnie, nawet jeśli Wy zamykacie na chwilkę oczy, to jakie takie typowe, właśnie, formy zalotu, właśnie prezentów walentynkowych pojawiają Wam się przed oczami? Z wyłączeniem kwiatów, mówisz tak? Bo z wyłączeniem tych No, takich... kwiaty to są takie klasyki, no powiedzmy. Wiesz co, mi się zawsze walentynki kojarzyły z obdarowywaniem jakimiś takimi drobiazgami, takimi, mm -hmm. takimi smaczkami. Na przykład, ja lubię ogólnie, jak komuś daję prezent, to mm -hmm. lubię go personalizować, mm -hmm. żeby to było to rzeczywiście tak. ode mnie. Jak nawet, wiesz, kupujesz swojej dziewczynie y, naszyjnik, czy tam swojemu chłopakowi zegarek, powiedzmy, no to fajnie wybrać coś, na przykład, co świadczy o jego gustach. Na przykład, nie wiem, dziewczyna, z którą się spotykam, kocha muzykę. No to muszę coś jakby pomyśleć na ten temat. I jak mówimy że jak zamykam oczy, o czym myślę, to rzeczywiście, jak pojawia się w mojej głowie jakaś biżuteria, kolacje, kwiaty, do których nawiązaliśmy, bądź jakieś takie naprawdę spersonalizowane. Ja bardzo na przykład lubię wychodzić do teatru, więc prawdopodobnie, no, gdybym, miał, gdybym miał... Gdybym miał teraz możliwość wyjścia z kimś, no to prawdopodobnie teatr byłby fajnym My rozwiązaniem. Tam, prawda na walentynki, to jest o, też tak. spoko. Ale tak, a ty, Adamie? Znaczy no, ja Co? powiem ci szczerze, że jak zamykam oczy i sobie myślę o walentynki, to od razu myślę o takich pluszakach, o takich poduszkach w to kształcie serca. To takie niezmiernie wielkie, Tak, naprawdę? i to jest według mnie... Taki na, kicz masz takie, na myśli. Tak, kicz, nie, takie pierpałki tak. właśnie, takie duperera można <laughs> powiedzieć, na takiej zasadzie, że to jest nawet, to jest tak niepotrzebne I, i powiem szczerze, że jeżeli my się ograniczamy do świętowania naszej miłości tylko do jednego dnia, no to co to w ogóle za związek mamy, prawda? Bo jeżeli... Bo jeżeli no tak. cały ten czas jesteśmy z kimś i czekamy tylko, aha, to tylko w ten jeden dzień mogę szczerze okazać tej swojej drugiej To połówce. to szaleje, prawda? To, to ale jest dla mnie to, to jest dziwne. Dla ale mnie. wiesz co, powiem ci, że ja zauważyłem taką zależność w przypadku tych takich kiczowatych prezentów. Nie wiem, jak jest w Twoim przypadku, ale wiele moich koleżanek, gdy tam wiesz, przychodzę do nich yy, w odwiedziny. Zawsze mają po prostu te swoje pluszaki z tymi serduszkami. Zawsze Zładnie. się ich pytam skąd to masz? Z Walentynek. No i wiesz, jakby prezent moim zdaniem też ma albo coś Ci przypominać. Albo masz z niego korzystać. A jeśli ma się z serduszkiem I Love you, kurzyć na twojej szafce, wydaje mi się, na który wydałeś prawdopodobnie troszeczkę więcej pieniędzy, ponieważ ceny zostały podwyższone tych pluszaków tydzień przed Walentynkami. Wydaje mi się, że to nie są jakby takie. Właśnie to też pokazuje, jakby tą całą ideę tego święta, tak? Jakby wcisnąć ten kicz. I powiedziałbym nawet, że to jest, zostało bardzo zmaterializowane, że my również zastępujemy swoją taką miłość, powiedzmy, emocjonalną. I ją manifestujemy w taki sposób, że o, kupię ci pluszaka, i on niech sobie właśnie siedzi i się kurzy, no tak, tak jak Piotr powiedział, zamiast. Tak naprawdę, według mnie, jest bardzo niedoceniany yy, i tak naprawdę już niechciany yy, taki sposób pokazywania miłości poprzez zwyczajne yy, bycie sobą, zwyczajne spotykanie się, zwyczajne pójście na kolację. Albo spacer na, nawet po, po parku. Pewnie, bo to, bo to właśnie wydobywa naturalnego ciebie z tego właśnie spotkania, mm -hmm. bo zakochałeś się albo właśnie masz, można powiedzieć, y, tendencję lubież... takiej lubieżności w stosunku do drugiej osoby, że i to nie jest pełni miłości, bo czym jest miłość tak naprawdę, to jest dobre pytanie. że a a będzie. E, to tak naprawdę, jeżeli my nie jesteśmy w stanie okazać właśnie takich, takiego normalnego siebie, w którym ty się zakochałeś, mm -hmm. czy, mm -hmm. czy ty się zakochałaś, to to kim ja jestem w takim razie dla ciebie? Jeżeli właśnie to też mnie często dziwiło, że ludzie się sobie zakochują i siebie zmieniają. Bo w takim razie w kim się zakochali, jeżeli znaczy, chcą tą ja, osobę zmieniać. Wiesz co, kocham, taki jeden z pięknych cytatów. Yy, Kocha się kogoś, nie dla czegoś, tylko pomimo czegoś. I to właśnie pokazuje, wydaje mi się, takie piękno tak. prawdziwego uczucia, że, że nie kochasz kogoś, bo ty oczekujesz, żeby ta osoba taka była, mhm. tylko akceptujesz to, jako jaka ta osoba jest po prostu. To ja mogę dać swój, mianowicie to, że trzeba zarówno widzieć y, w sposób taki, że potencjał kogoś, mhm. ale zarazem też umieć go krytycznie ocenić. I to też jest to, według mnie, kluczowe i trochę uzupełnia się Twoim zdaniem. A o co chciałam zapytać, to, to co sądzisz o prezentach handmade? Czyli takich na przykład, nie wiem, kartkach wyklejanych, albo nawet liście w wierszu. Takich laurkach. Taka coś, laurka, ale taka wiesz, mniej z przedszkola. Powiem Ci, że ja mam zawsze takie, takie pomysły, jak jestem w związku albo w ogóle się z kimś spotykam i ta osoba mi bardzo się podoba, to wydaje mi się, że najlepszą formą zaimponowania tej osobie i pokazania, że. Tobie na niej zależy, jest właśnie, tak, jest właśnie ten taki prezent handmade, ponieważ mm. to wymaga poświęcenia czasu. A czas jest, no nie oszukujmy się, najcenniejszym, najcenniejszą rzeczą, którą posiadamy. Więc wydaje mi, się, wydaje mi się, że to jest coś najpiękniejszego. No bo wiesz, posiadając pieniądze i wyjście do sklepu i kupno, kupno naszyjnika, to, to jest bardzo łatwe. Ale jakby zastanowić się nad tym, jak tą osobę zaskoczyć. To jest coś ciężkiego, w szczególności w takie święta jak Walentynki, gdzie wszyscy otrzymują to samo. Wprowadzić ten element zaskoczenia, żeby stworzyć to święto rzeczywiście wyjątkowym, bo ja w każdej chwili, to nie muszą być walentynki, zabra mogę zabrać swoją dziewczynę powiedzmy na kolację, Romantyczną, dać ci jakiś ładny prezent na szyjnik czy cokolwiek. To nie powinno wynikać z żadnych świąt, po prostu ma być spontaniczność, no bo jednak mhm. związek to jest coś najpiękniejszego w związku. Wydaje mi się, to jest ta spontaniczność. Gdy wchodzi już u rutyna, mhm. niszczy po prostu Może to być, całe że uczucie. A są bardziej stworzone po to, że po prostu to był taki dzień celebrowania tego. że masz dzień przyjaźni, wtedy celebrujesz to ze swoimi przyjaciółmi, po prostu. Znaczy, no wiesz, no ale są też rocznice y, święta Bożego no tak, Narodzenia. Tak, no wiadomo, jest, że to się jest... nie kończy na walentynkach, ale mówię, że to jedno z tych świąt, po prostu. A wiesz co, no, ja ja później że... portfel mężczyzny no, troszeczkę jest ale jest też. Tak? Znaczy, ja, ja, sądzi, ja ci powiem, tak. że tak naprawdę to mnie ogólnie denerwuje to taka e, ograniczanie całej, całej miłości do jednego dnia. Tak. Po prostu dla mnie to, tak. jest, to jest. dla mnie tak dziwne zwyczaj. I to jest, to się stało właśnie. A tak co, jak po... staniesz lewą nogą w Walentynki? No to to jest coś najgorszego, ale na następny dzień, 15 lutego, już będziesz miał rewelacyjny znaczy, dzień znaczy ze swoją kobietą. To znaczy, mi za bardzo. Ludzie to zbyt poważnie traktują pod takim względzie, że jeżeli Walentynki nie są idealne, to oznacza, że ten związek nie jest idealny. Bo on się nie postarał nawet, czy ona się nie postarała Kresia nawet. Jest to społeczeństwo za tym właśnie. Idzie. No, no właśnie. I też mediów, jak i także ta cała ze sprzedaży. Bo naprawdę to jest jeden wielki biznes. Taka prawda, ale właśnie powiedzcie mi, czemu tak naprawdę mężczyźni, jak i też w sumie kobiety, tak naprawdę sięgają po takie taktyki, zwłaszcza takie te cheesy. Czy sądzicie, że one idą właśnie za tym, by pokazać, że doceniamy tą osobę i jej obecność? Czy właśnie chcą ci mężczyźni coś osiągnąć, coś konkretnego? Ja już, powiem, ja już powiem, że ja bardzo nie lubię tego sformułowania typu cheesy, typu klisze ponieważ nie istnieje coś takiego, jakby może rzeczywiście dla tej dziewczyny, której, którą obdaruje tym kiczowym misiem z serduszkiem I love you, który będzie mówił kocham cię, jak się na niego naciśnie i z tym irytującym dźwiękiem, może rzeczywiście jej się to będzie podobać i dla Masy osób wokół niej będzie, będzie to bardzo dziwne, ale akurat dla niej to może być coś wyjątkowego. Tu chodzi o symbol, a nie, a nie, a nie o to, co, co tak naprawdę, o tą wartość tego przywiązania. Chodzi o to, czy osoba, która to kupowała, zastanawiała się nad tym prezentem, czy to naprawdę kupiła tak. od serca, czy też nie. Mhm. Znaczy jest takie coś, jest taka niepisana, można powiedzieć, reguła natury, że jeżeli przykładowo kwiaty nie są kupione szczerze, to one szybko więdnieją. Mm, Czy więdną, jak to się Więdną. E, mhm. Tak, więdną, przepraszam. Tak. Ale są już ale... teraz wieczne róże. Widziałem ja To jest coś sztuczne, takiego. tak. tak. E, to nie sztuczne, słuchaj. Ale powiem ci, że tak naprawdę ja to zdefiniuję e, moją, moim, moją to, to, mhm. tą całą taktyki, te, to wszystko, to ja zdefiniuję to swoją definicją miłości, a jest to mianowicie to, że miłość jest uczuciem, a nie decyzją. I dlatego my jej nie rozumiemy. Więc jeżeli my sięgamy do, pewne, do internetu, do do, do można powiedzieć taktyk, strategii innych mhm. osób, czy, czy historii innej osoby, bo może to nie, jest, to nie jest akurat taktyka, która osoba wykorzystała, tylko tak po prostu zrobiła. My nie możemy aplikować y, cudzych y, intencji do swojego życia, bo to jest tak, jakbyśmy y, tak można powiedzieć, grali w Totolotka, Ale używając przecież... liczb, które wygrały ostatnio. Ale to, tak, to jest takie zatracanie nie, nie swojej się. osobowości tak. na, na, na nie, rzecz kogoś. I tożsamości ogólnie też całego związku, No tak, tak, tak. bo po prostu, wiesz, no, twój związek jest wtedy podobny, powiedzmy, do, do związku Jay-Z i Beyoncé, a nie, a nie po prostu, nie, powiedzmy, nie wiem, Podobnie. Piotrka i Ani, tak, załóżmy. Ale nie wiesz, co się dzieje, gdyby, za no zdjęciami, właśnie, tak, nie tak, za historii. Tak, 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 a tak. to ona jest kluczowa, żeby nawiązać więź, tak naprawdę. A powiedzcie mi, tak, gdybyście mogli doradzić, zwłaszcza nasze tym słuchaczkom, jak rozróżnić te takie sztuczne zaloty od tych takich szczerych, prawdziwych? Czy jest na to jakiś przepis? Czy coś da, coś się rzuca w oczy? Sztuczne zaloty. Wiesz co, to jest bardzo szerokie pojęcie, czym są sztuczne zaloty, bo nie. wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego jak sztuczność zalotów. Jakby wydaje mi się, że to jest tylko ukrywanie prawdziwych intencji. No, po części tak można to nazwać, to jest znaczy, samo. Jeżeli, jeżeli pytasz się kwestii tego, czy widać, że chłopak coś ściągnął z internetu i oczekuje, że to zadziała yy, i to widać ewidentnie, że on to, to nie, nie mówi tego szczerze, tylko faktycznie widać, że sobie to tam gdzieś zapisał, czy to... Czy, ta to ćwiczył, dziewczyna, czy, czy dziewczyna akurat czytała to dzień wcześniej i <laughs> później on powtórzył jej dokładnie coś takiego. Yy, to, to powiem tak samo jak Piotrek, że to jest bardzo trudno powiedzieć, bo może on faktycznie mówi od serca, ale on nie umie tego przekazać. Albo umie to przekazać, albo nie mówi, i nie mówi od serca. Tak, to też ale jest ja, ja wiem, do czego ty powiedzieć. dążysz. Chodzi ci o to, czy chcesz po prostu rozdzielić to, jak poznać, że mężczyzna ma na myśli tą jedną rzecz, czy chodzi mu o coś głębszego, czy, czy to są rzeczywiście uczucia. To masz na myśli, tak? Tak, głównie tak. Czy chodzi, czy po prostu o fascynę w 50, są... do łóżka, czy, czy po prostu tak. faktycznie tak. nie zależy, o to chodzi. Tak. Znaczy, wiesz, to powiem ci w ten sposób, że czy ograniczamy się tylko do walentynek, czy ogólnie. Na Do cały... zalotów mężczyzn, Do zalotów. Tak. Okej, okay, no to jeżeli chodzi o walentynki, to najczęściej, e, jeżeli pierwszy raz się umawiacie z kimś na walentynki, no to na pewno to jest coś też tak. takiego podejrzanego. Że to jest taka dobra okazja dla tak. takich mężczyzn, tak. żeby to wykorzystać. Dokładnie. P Powiem ci, że, że na pewno... E, e, może nie, nie, nie umiem powiedzieć tobie na jak można rozpoznać taktykę, właśnie, czy za, zaloty, które są prawdziwe, a nieprawdziwe, ale raczej można to zauważyć po, po wieku. Mhm. Bo jeżeli e, można powiedzieć te takie e, związki, wiesz, e, w szkołach mhm. właśnie tak, tak. E, tych, e, nie wiem, średnich, mhm. czy coś takiego, gdzie, gdzie chłopak przychodzi do restauracji w czapce, w bejsbolówce i tam udaje takiego fajnego, może myśli, że jest fajny, to widać, że to nie jest szczere, bo on nie wie, o co chodzi. On, Ale powiem ci wie. czasami, to jest piękne uczucie, ja na przykład wspominam bardzo dobrze te swoje licealne podrywy, te zaloty, to jest czasami tak wspominasz sobie, że Wtedy człowiek miał właśnie takie poczucie tego takiego, takiej frywolności, że tak bym znaczy, powiedział to zgo, nawet. Zgo, zgodzę się z tą, ale to było, wiesz co, ograniczone, może to, to, to taki, taka ironia w tym jest, że to jest ograniczone naszą nieświadomością. Dobrze, ale tutaj musimy się skupić, słuchaj, bo tutaj słuchaczki nas słuchają i, i wciąż czekają na tą znaczy, taką ja, ja kluczową powiem... odpowiedź. Powiem tak, nie, zgodzę się z tym, że mężczyźni kochają, jakby to, ja na przykład mam coś takiego, że ja czasami się spotykam z kobietą i rzeczywiście lubię ją kokietować, dawać jej komplementy, ale to nie jest spowodowane tylko tym, że chcę ją zaciągnąć do łóżka. To jest bardzo miłe, jak patrzysz na jej reakcję. To o to mm -hmm. też czasami chodzi. To nie chodzi tylko o to, żeby ją zaciągnąć do łóżka. Wiesz, żyjemy w czasach, w których ściągnięcie Tindera, czy tam innych aplikacji randkowych to jest dosłownie minuta na Twoim telefonie, i czasami rzeczywiście znajdziesz, jeśli masz w miarę. Okej, okay, aparycja, znajdziesz natychmiastowo jakąś osobę do takich rzeczy. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne teraz znaleźć osobę, która jest gotowa na jakiś poważny związek. Naprawdę teraz mm. mamy z tym problem, bo żyjemy w świecie, gdzie wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Okay. I tak jak ja teraz wspomniałem do, do tego, ja na przykład, gdy umawiam się z jakąś dziewczyną, no ale to jest moja perspektywa, tak? Wypowiadam się tutaj w swojej tylko osobie. Ja po prostu czasami lubię ten flirt, tą ten, chemię po prostu między tymi ludźmi, tak? Czy do czegoś dojdzie później, czy to się rozwinie, wiesz, nie możemy też spotykać i bardzo, bardzo mnie to boli, jak ktoś od razu zakłada coś, gdy się z kimś spotyka, że na przykład yy, generalizuje i pewną osobę, że ok, z tą się tylko prześpie, a z tą chciałbym stworzyć związek. Nie, nie znasz tej osoby. Tak naprawdę nie znamy samych siebie, a co dopiero tą drugą osobę, i to dopiero z czasem wychodzi, więc wiesz, zaloty są zawsze. Nie ma czegoś takiego, jak nie ma zalotów. Czy są szczere? Cóż, no, muszą być szczere, tak? Wydaje mi się, że zaloty zawsze muszą być szczere. Kobieta to wydaje mi się, szybko wyczuje. To ja ci powiem, odpowiadając też na to pytanie, ja powiem ci, że yy, według mnie z 90% zalotów, które odbywają się przez media społeczne, przez tekst, przez wiesz tam sms mhm. są nieprawdziwe. Tak, bo to prawdziwe. Yy, można powiedzieć wyżyny emocjonalne, można powiedzieć, że ktoś naprawdę się stara wtedy, kiedy odważy się stawić tej, porozmawiać tą, z tą osobą na cztery, w cztery oczy. Tak, I, wtedy jest, gdyby I wtedy to jest, i wtedy widzi się gestykulację, tak. widzi się ton, widzisz, znaczy, słyszy się ton. ton tak. Oczy wi wi widzisz, starania tak, się widzisz. Widzisz, prawdziwe, właśnie, bo chodzi o tak naprawdę, na przykład ze strony kobiet, sądzę, że bardzo mi zależy przede wszystkim na czynach mężczyzn, a tym myślisz, że poświęci czas i widzisz, że to nie jest właśnie tylko miś, to nie są tylko kwiaty, to jest coś mhm. więcej. I też sądzę, że warto właśnie pamiętać o tym, że to musi być coś budowane i warto właśnie takie prawdziwe, już stworzone więzi. Właśnie, no, no mówię różne formy miłości, celebrować walentynki, a żeby szukać miłości walentynki, no to, to czas z dystansem do tego, sądzę. No miłość walentynki to wydaje mi się, że to jest najsłabsza okazja do tego, żeby kogoś, żeby z kimś być. Tak wydaje mi się, że walentynki mi się kojarzyły zawsze z takimi, jeśli chodzi już o takie spotkania pierwsze, zawsze mi się kojarzyły z takimi zalotami. W szkole, jak mieliśmy tą pocztę miłosną, tak, ja przynajmniej tak, u mnie, mieliśmy ładnie. tą pocztę to miłosną. od tak, małego tak naprawdę. Tak, więc... i, I wiesz, mi się to zawsze z tym kojarzyło. takie, a nuż, cały rok nie spróbowałem zakadać do niej, to może to ten, dziś napiszę. To dziś napiszę i to się tak. uda, tak? Takie, nie, porwała to. <noise> no, to no zdarzało, się, zdarzało się pewnie w, w, wielu no osobom właśnie. coś takiego. Mi się, czy mi się zdarzyło? Ja chyba dwa razy tylko w życiu dostałem od poczty miłosnej. Yy. Mimo jakąś taką walentynkę, więc, więc to mi się tylko raz zdarzyło. Nie wiem, czy wam coś takiego zdarzyło. Nie, ja to zawsze nie chciałam brać w tym udział, uważam. To Czyli znaczy, ja nie brałem dobra. udziału, ja dostałem, ja chodzi mi o to, że o. ja dostałem właśnie taki list. Ale wiem. wciąż nie poznałem tej kobiety. No. A powiedzcie mi jeszcze tylko, tak na sam koniec, wasze plany na dziś na walentynki, jakie są? Znaczy, no, y, nie mam zamiaru wychodzić y, gdzie do jakiejkolwiek restauracji, bo tak naprawdę. O, Wolę samym właśnie zaproszyć y, swoją, swoją miłą y, do siebie i, i zrobić właśnie jakieś siedzenie, bo wtedy to jest naprawdę coś, można powiedzieć, handmade, dosłownie. Nie no, wydaje mi się, że teraz jest taki popyt na restauracje w ten dzień, że nawet bary mleczne są znaczy, oblegane. To, ale to powiem ci, okej, okay, y, chcesz, znaczy to jest, y, ja na to w ten sposób patrzę, że ja wolę to, to świę, znaczy świętą można, okej, okay, nazwę to tak, y, spędzać z, z, z osobą mi bliską niż z, wśród innych. Bo to jest tak. czas, w którym ja powinienem. Znaczy, codziennie powinienem, ale mówię t, y, w kwestii Walentynek, że to nie jest czas, w którym ja mam się oglądać za innymi parami i sobie myśleć, o jak chcę, oni są szczęśliwi. Porównywać, tak. prawda? Tylko też zaangażować swój czas i miejsce po prostu naprawdę Bo, bez bo tak osoba. naprawdę można powiedzieć, że osoba, która. Okej, okay, mogą pójść do restauracji, nie mam problemu. Ja, ja nie znam ich historii, nie, nie wiem, co oni robią, ale jeżeli widzę właśnie taką osobę, która którzy po prostu są, casualowo chcą sobie jeść, bo po prostu są walentynki i po prostu wy, wybrali się do restauracji i jeżeli widzę właśnie w restauracji, bo tak mm. bo, chyba było rok temu, yy, czy, czy dwa lata temu, yy, yy, że, że osoba przyszła autentycznie i wiesz, i na pokaz dała w gigantyczny bukiet, tak, żeby wszyscy w restauracji widzieli, jak ta osoba manifestuje no ty, swoją... No, ale, to ta... bo ty też my chcemy się wierzyć tak same... kupidynów i pokazać, jak właśnie. my jesteśmy jest więzni, całowici, jest... romantycy, ale, ale to jest tak samo z tymi oświadczynami. robisz dla ciebie, czy dla tej osoby? Też ale to jest tak, tak samo no z tymi oświadczynami, jak patrzysz po prostu na te filmiki, gdzie na Times Square wszyscy ludzie zaczynają klaskać i sobie tak myślę, czy ty rzeczywiście zrobiłeś to dla tej osoby, czy dla tej publiki, żeby, żeby być po prostu dzieci no klaskali. Jeżeli no twoją największą odwagą jest pokazanie swojej miłości przed innymi ludźmi, to, to to nie jest, nie tak. jesteś za bardzo materiałem Robisz na to miłość. Robisz to dla tej osoby, nie tak. dla siebie. O tym może, może, ta osoba, może tej osobie to nie odpowiada. Mhm. A stawiasz ją w takiej sytuacji, gdzie ona musi zaakceptować. Dokładnie. Więc to jest Więc trzeba fajne. pomyśleć o tej drugiej osobie, właśnie mówię. A Jeszcze takie ostatnie nas pytanie. Właśnie w naszej rozmowie, jaką konkluzję do was przyniósł Kupidyn? Czego... Masz na tak. myśli jako antyczny stworek, tak, który jest tak, pokazywany. Tak. Trzy raz czołami w tyłek. Tak, i... I... Trzy <laughs> trzy raz mi w tyłek i nagle się tak. zakochujemy. Co was nauczyła, ta rozmowa o tym dniu? Co mnie nauczyła ta rozmowa o tym dniu? Wiesz co, wydaje mi się, że e, w przypadku Walentynek ja mam od w sumie bardzo długiego czasu, jakby takie. Jakby mam w fundamentach to już, jakby uczucia, uczucia, uczucia moje to są takie moimi, takimi moimi fundamentalnymi podstawami tego, mojej moralności, tak? I pf, czego nauczyła mnie ta rozmowa? Wydaje mi się, że na pewno e, poznałem Adama właśnie teraz i jego stronę uczuciową tak samo jak twoją. Mm. No i w sumie utorsamiłem się z tym, że nie jestem jedyny, który tak myśli na temat walentynek, że nie jesteśmy, nie jesteśmy tutaj sami, tutaj nasze towarzystwo to prezentuje, którzy, którzy uważają, że po prostu walentynki to jest super święto, które powinno się spędzać. Tak naprawdę każdy dzień powin, mm. powinniśmy traktować jako ostatni z tą osobą. Tak? Znaczy, no to, to dobrze to podsumowałeś. Według mnie to jest tak, jak powiedziałem, żeby, żeby nie, nie ograniczać swojej miłości dla danej osoby tylko w jeden dzień, żebyśmy nie robili to na pokaz, żeby to się nie stało rutyną. Yy, I przede wszystkim, żebyśmy robili coś dla drugiej osoby yy, bez żadnego jakby, może nawet zastanowienia, żeby, żeby to po prostu z nas wychodziło, My, żebyśmy nie planowali tego, po prostu żebyśmy robili to, co naprawdę, i żebyśmy manifestowali swoje uczucia w taki sposób, w który nie jesteśmy ich w stanie nawet opisać, bo to, to jest właśnie miłość. Wtedy, kiedy robimy coś dla drugiej osoby. Nie wiedząc nawet dlaczego, po prostu mm. my to robimy, bo chcemy właśnie zobaczyć albo jej uśmiech, albo jej radość, albo e, czy jego radość. Po prostu robimy coś dla drugiej osoby bez żadnego oczekiwania czegoś z powrotem w taki Też. sposób. dokładnie. To ja może tutaj tylko nawiążę, tutaj jeszcze chciałem tylko zacytować, musiałem sobie sprawdzić, kto to powiedział. Mhm. tej do geniusza, e, który opisywał miłość, Eric Fromm. On powiedział, że niedojrzała miłość mówi kocham cię, ponieważ cię potrzebuję. Dojrzała miłość powie Potrzebuję cię, ponieważ cię kocham. Także to jest taka moja konkluzja też do, do tego dnia, jak powinniśmy postrzegać tak. osoby, Piękne królką. podsumowania wywiadu, naprawdę piękne. Dziękuję Wam Ślicznie, dziękuję również słuchaczom za wywiad i do następnego kopiecego kwadransu.